No i tak, hej Kasiemka, moi kochani, niedziela, 12 marca, pszczyna, Muzeum Prasy Śląskiej imienia Wojciecha Korfantego. Tutaj taka stara praska drukarska, maszyna drukarska, nie wiem, ale bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia, jak jesteście w Pszczynie. A ja w Pszczynie oczywiście, niedziela, targ staroci, idę w kierunku rynku. No i zobaczymy, co dzień przyniesie, co tam będzie. Także zapraszam na odcinek. Taka ławka. Dziękuję. Proszę bardzo. Może co pan wziąć tam nie? Nie. Za darmo mógłby się nie po szczęście. Do gniazda, a to do telewizji. Jakie zamki? Bangles. A jak pani więcej sobie tam ich nazbiera, to może i po i może i będzie taniej. A ta szaba? Mogę zobaczyć to? Na czym myślisz? Już mówiłeś stówę, a teraz chcesz dać 7 dych, nie? No nie wiem, zastanawiam się nawet czy szabę. Dawałem krew, ale to kurde, dlatego że tak, tak myślałem. Czarlady, wie pan. Mam trochę się z tego powodu. Jeszcze do ołu. No, takie tematy. Coś do Marcina i z Rajdera. Jakieś moto. To i madło w jakiej cenie? 140. 140. Thank you.
Zapraszamy tam na kawkę. Tak? Ale nie wiem, że pochodzi. Tak? No? To ja nie wiem. Jakiej cenie? 2,5 stówki. Ale to może pan mieć i piątkę ten w najniższym stanie nie sprzedać. Czy nawet wyższa. Dobrze, dziękuję. Ale nie tylko ten pan kupuje. Ale pan kupuje.
podobnego kupię. No co ja tam podobnego kupię? No to bo tu tak wyszło. A ty idziesz w prawo. Tutaj. Nacia, 1300, flamingowy rocznik. To w jakiej cenie? Zaczyny chyba na środku. Czedyszki. No fajne. Myślimy. Jest taki zestaw, nic tylko siadać. Elegancko. Jest napisane, jest kwart. Przepraszam, bo ja jestem tak opowiedzi.
może kurwa się wylepać. No to niech pan tam wejdzie, pan może to było nie wiem, gdzie to jest. Dobrze, no to chodź, mamie pokażę. Kasety nie wkładałem. To trzeba by gdzieś, nie wiem, tutaj chyba kibelek jest, jak się idzie na ten, można sprawdzić. To biało.
żelną, nie metalową. Nie. Pana popatrzę wierzy to. A Rafał się tutaj pewnie ci powiedział, że ja... Po 2 złote sobie. Ale o co? Albo... Nie, nie. Ta tacka w jakiej cenie? Stówka. Stówka. Można wziąć. Nie jest obita, nie jest nic. Jest super stan, można zobaczyć. Fajna, fajna jest, nie? Nie ma już takiego. No nie ma, nie? Super. No pomyślimy. Też tak to wygląda. Naprawdę bardzo dużo wystawców. A idzie dopiero do rynku. Rynek pełen ludzi. Super miejsce, super klimat. A tutaj pan myśliwy. Widziałeś psinkę? No widziałem, byłem tutaj, nie? No, a jak jest? No tak, dzwoniłem. No i tak, wystawców sporo, bardzo dużo. No nie pamiętam, kiedy w Pszczynie tyle osób było, tak żeście widzieli. A oczywiście na koniec jeszcze tego odwiedzam Edytkę i Mariusza. Na razie jest Mariusz. Witaj Mariusz, przyjacielu. Witam, witam. No, mają takiego gościa, pewno u nich na odcinku będziecie widzieć. To wasze? Psinka, nie, przybłęda jakaś. No, no jest. Przybłęda. Przybłęda przylepiony. No Boże. A tam, o, tam Edytka w oddali kręci odcinek, także machamy do Edytki. U nich będziecie widzieć, jak my machamy do niej, także jest ciekawie. No, tak myślę, że właśnie już na zakończenie mojej tutaj właśnie wizyty w Pszczynie. Będzie tutaj jeszcze właśnie z Mariuszem, z Edytką się spotkam. Naprawdę pogoda świetna, w ogóle Pszczyna w ogóle jest świetna. Fajne miejsce, magiczne. Jeszcze dodatkowo Targ Staroci tutaj, no to robi tutaj robotę, jest naprawdę klimat. No i nic, no tak to wygląda. Tutaj piesek znalazł dobrych ludzi, dobre miejsce. Patrzcie co się dzieje. No i tak, dzwony biją, 11 jest. Jest hałas, no i co, czas na zakończenie odcinka oczywiście. Miejsce fajne. Co moi koni, standardowo, jak się podobało, to oczywiście zapraszam do łapkowania. Jak nie, no to w dół, chociaż co miałoby się nie podobać, miejsce naprawdę bardzo ciekawe. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam, bo to wspiera kanał na YouTubie. I oczywiście do subskrypcji kanału, co dzień przyniesie, klikając tutaj, co dzień przyniesie. Do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga poniżej. I co, i na poprzednie myślę, równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj.
No i hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!